Witam w kolejnym odcinku G&G, C-kubóweczka, trochę nietypowo, bardzo fajna nazwa. Deathmatch Mark 2. No i to jest nazwa, którą musicie sobie przeczytać sami, prawda? Bo ja mogę Attack Team przeczytać, ale jakby pewnie wielu z was chciałoby, żebym tą nazwę przeczytał, co? No to nie. To nie przeczytam. Także sami sobie przeczytaj to. Mi się podoba, bo jest nazwa Death Machine i jest czaszka. A minus jest taki, że ma nazwę, której ja nie powiem, także. Dobra, tu mamy wszelką papierologię od GG. Taką całkiem fajną w języku English. Także dobrze jest sobie przejrzeć, chociaż wiadomo, że w tym kraju nikt nie czyta instrukcji obsługi. Mamy magazynek, taki klasyczny GG. Z chwytem profilowanym i high cap na około 300 kulek. I naszą repliczkę. I oczywiście wyciąg. GG nie daje nam w komplecie ani batki, ani ładowarki. Kiedyś tam chociaż dodawali zdjęcie ładowarki albo zdjęcie baterii. A więc C-kubóweczka. To jest taka trochę wyższa linia GG, ale jeszcze nie najwyższa i o tym za chwilę. Nieduża, bardzo fajna, składna z frontem, z M-lockiem, czyli modnie w tym sezonie i chyba w poprzednim już było modnie. No i najfajniejsze logo, czacha i nazwa, wiadomo jaki team, nie powiem. Tak, zrobię zbliżenie, sami sobie przeczytali. Słuchajcie, zwykle do filmików jakby te badziewia odrywamy. Tutaj je zostawiamy, ponieważ tutaj jest taka zdrabka i pod nią jest kod. Jak sobie kupicie już replę od GG, to wchodzicie na ich stronę i tam wpisujecie ten numer i co miesiąc jest losowanie i można sobie wygrać replikę. Oczywiście pewnie dużo osób co miesiąc wpisuje taki numer, ale zawsze ktoś te repliki wygrywa, więc można poświęcić te 3 minuty, a może ktoś z was wygra sobie kolejną darmową replikę GG. Dobrze, teraz tak, to jest replika, która jest taką trochę hybrydą, ponieważ jest to C-kubówka i tak, z jednej strony ma body z tworzywa sztucznego, z drugiej strony ma M-lock i układ ETU. Więc może wyjaśnię, czego jest to hybryda. Otóż body ma z tworzywa bliźniaczo podobne do tego w Firehawku. Firehawk jest również C-kubówką. Również jest krótki, składny, jest to typowa mała C-kubóweczka. I jakby też tańsza od tego. Więc w zasadzie powstaje pytanie, czemu nie Firehawk? Ano dlatego, że po pierwsze Firehawk nie ma układu ETU, czyli nie mamy tutaj elektroniki, która steruje nam spustem, zapewnia lepszą szybkostrzelność i tak dalej. No i nie mamy M-locka. Ale przecież mamy jeszcze taki wynalazek od GG. No i tutaj mamy już M-lock, praktycznie ten sam. Mamy układ ETU, no ale jest to replika droższa, ponieważ kolba i body wykonane z metalu. Tak więc mamy tutaj hybrydę i mamy tutaj jakby body wzięte z Firehawka, natomiast M-lock
I układ TTU wzięty z droższego modelu, czyli z... Z czego? Z Alpa 556. Jest to hybryda i cenowo również w zasadzie jest pomiędzy. Tak więc... Takie coś sobie GG zrobiło. Tak w połowie drogi między Alpem a Firehawkiem. Generalnie mocy to raczej nie będzie miało dużo, bo jest to typowa cykubówka. Natomiast, tak jak już wspomniałem, ETU, czyli coś, za co ja bardzo lubię G&G, czyli ten elektroniczny układ sterowania, który jest zamontowany stokowo, więc nie musimy wydawać hajsu. Chociaż jeżeli chcemy, to są już układy elektroniczne, które możemy sobie podpiąć zamiast tego, który tutaj siedzi i możemy to nawet zrobić sami, bez odsyłania tego do serwisu. Jeżeli będziecie chcieli taki układ trochę lepszy niż ten stokowy G&G, to możecie do nas napisać na serwis i tam Wam wszystko wyjaśnimy, albo nawet to sprzedamy. Także jak coś, to polecam pisać do serwisu. Sama replika, no jest to kolejna wariacja na temat AR15 czy M4, więc za wiele nowego tutaj Wam nie powiem. Kolba kilkupozycyjna, batka znajduje się w kolbie, do której trzeba się dostać, zaraz to zrobimy. Chwyt pistoletowy, bardzo fajny, fajnie wyprofilowany i troszeczkę tu na dole poszerzony. Zobaczcie, że w Firehawku był inny. A ten chwyt jest praktycznie żywcem wzięty właśnie z Alpa. Selektor ognia jednostronny. Tutaj nawet nie mamy wskaźnika, a więc standardowy selektor jest tutaj. Numer seryjny, wszystkie loga. I bolt catch, który nie działa. Z tej strony mamy już komorę rotacyjną, a więc ta lepsza i wyższa. Dodam, że w Alpie jest ta lepsza, w Firehawku jest ta starsza, ta nierotacyjna, czyli taka zwykła. Przyrządy celownicze. Jakby tutaj też nie ma zbyt wielkiej niespodzianki. Oczywiście regulowane zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. No ale przecież i tak założymy kolimat. Wiadomo. M-lock. M-lock mamy niezbyt długi, ale to jest cekubówka, więc założenie ma być bardzo składna, mała i zapewniająca to, że możemy bardzo łatwo się z nią poruszać, nawet w ciasnych pomieszczeniach, czy nie wiem, czołgając się gdzieś. Chociaż zapewne nie wyobrażacie sobie tego, że ja będę się gdzieś czołgał i przechodził przez jakieś dziury. No ale niektórzy tak lubią, tak grają i do tego właśnie są cykubówki. A więc mamy M-lock, front. Tutaj mamy ten urządzenie wylotowe, które jest takim podgłaśniaczem w ASG. Osobiście pewnie bardzo szybko bym to zmienił na krótki tłumik, bo jednak minimalne nawet wytłumienie dźwięku jest fajniejsze niż jego podgłoszenie. No ale dobra, wygląda to fajnie, kozacko, można zostawić, można zmienić. Oczywiście można też sobie wstawić tracera i strzelać świecącymi kulkami, jeżeli chodzimy na nocki. O czym jeszcze nie powiedziałem, spust, ponieważ jest to zasłonięte przez te właśnie naklejki. Dobra, widzicie, tutaj jest spust. Spust jest z układem ETU na mikrostyku, więc generalnie działa bardzo fajnie i mamy bardzo fajną reakcję. I dzięki układowi ETU możemy sobie również ustawić trzystrzałowego besta zamiast ognia ciągłego. No to też za chwilę pokażemy. Więc może najpierw dostaniemy się do batki. Więc możemy zdjąć kolbę. A nie, jednak nie. Zdejmujemy gumę ze stopki. I tutaj mamy takie dwa dzyndzle, które delikatnie wypychamy. Delikatnie, żeby ich nie połamać. Widzicie, o tym mówiłem. Po prostu musimy delikatnie ścisnąć i wypchnąć. Niezbyt mocno, bo połamiemy. Wyciągamy zaślepkę. I zobaczcie, tutaj mamy nasz układ elektroniczny, bezpiecznik i wtyk, mała ta mija. Wrzucimy do środka baterię 1211, ponieważ mamy tu już elektronikę, która będzie nam tym sterować, więc spokojnie nam to wytrzyma. Batka zajmuje nam całą prowadnicę kolby, a więc będziemy musieli tutaj troszeczkę porzeźbić i upchnąć elektronikę w bocznych
prowadnicach tejże kolby, a wtyczki pewnie w drugą prowadnicę. Jeżeli coś takiego robimy, to pamiętajcie, że lepiej wtedy już nie regulować kolby, ponieważ regulacją kolby możecie po prostu te wszystkie kable sobie przytrzasnąć, no i niestety wtedy będzie problem. Tak więc ładujemy wszystko w boczne części, uważając oczywiście też, żeby nic nie urwać. Jest niestety trochę rzeźby z tym, zwłaszcza, że my daliśmy dość dużą batkę. Dobra, mamy to. Wpinamy wszystko, zakładamy stopkę kolby. No i w zasadzie replikę mamy gotową do strzału. Może zanim jeszcze załadujemy kulki i magazynek, to pokażę Wam, jak działa ETU. Zresztą pokazywałem Wam już nieraz. Bierzemy na semi, wciskamy spust i wtedy oczywiście oddamy strzał, dlatego robię to na pusto i najpierw po sprawdzeniu, żeby nie wywalić gablot. Może sprawdzę jeszcze raz. Wciskamy i po wciśnięciu, czyli po oddaniu strzału, czekamy 10 sekund i wtedy normalnie mam tutaj ogień ciągły. Mega. A potem po tych 10 sekundach będę miał 3 strzałowy best. Już? Stawisz zegarek, Patryk. Dobra. Teraz powinienem mieć już besta. A? Działa. Żeby zresetować, robimy to samo. Dobra. Załóżmy jakieś gadżety i załadujmy magazynek. I pyk, mamy maksymalnie utaktycznioną łemeczkę. No ten dźwięk był irytujący, więc jednak wrzuciłem tłumik, chwyt przedni i to coś, co jest stoperem. Także nie stoperem jak stoperan, czy taki zegarek, tylko jak se łapiemy chwyt, to nie łapiemy tak normalnie, tylko tak zwanym małpim chwytem, czyli bez kciuka, i to jest taki właśnie handstopper, żeby sobie tak super ultra madafaka taktycznie zrobić, czyli takie no, i kolimatorek UTG, czyli klasa, czyli kolimatorek do broni bojowej. Oczywiście będziecie mieli w adnotacjach, co to za kolimatorek i za ile. Dobra, tu mamy standardowy high cap, otwieramy okienko z pazura. Wsypujemy kulek na bogatości. Będzie, bo potem jeszcze sprawdzimy midy, ponieważ nie każdy lubi biegać z high-capami, bo grzechotny. Tak więc zaraz zobaczymy jeszcze midy od Cymy. I specny, bo fajne. I mamy. No, oczywiście najpierw ochrona oczu i ogień ogień pojedynczy. Skończyły się kulki. Specna. Wrzucimy tutaj na besta. Cymka. Besta możecie tak raz za razem, jak wyczujecie, to w zasadzie możecie z niego zrobić ogień ciągły. Zobaczcie, to jest best. A teraz próbujemy zrobić ogień ciągły. Dobra, a teraz zmienimy znowu na ogień ciągły, czyli selektor na semi. Może jeszcze damy jeszcze dwa na ten? Nie? Dobra. I mamy ogień ciągły z powrotem. No dobra. To skoro mamy ogień ciągły, to pyk na bogatości. Bo nas stać. Znaczy firmę, nie to, że mnie.
Żeby było śmieszniej, to jest boks, który jest manualny. Nie ma tutaj silnika, tylko podkręcamy sobie tym kółeczkiem. Fajne, bo nie ma żadnego mikrofonu, który coś tam wykrywa, przycisku, po prostu strzelamy, podkręcamy i mamy wopły amunicji. I podkręcamy. Tak więc, jeżeli ktoś nie lubi nosić magów, albo nie chce nosić kamizelki z magami, a organizator strzelanki pozwala na takie coś, na taką krowę. Ile to mamy kulek chyba? Z 2500 kulek w jednym magazynku. No, będziemy trochę grzechotać, ale mamy 2500 kulek w jednym magazynku. Tak więc, jeżeli ktoś preferuje, to mamy też i takie potwory. Będzie w odnośniku, co to za magazynek, ile kosztuje i gdzie go można kupić. Znaczy u nas, nie? Wiadomo. Ceku bubeczka od GG. 388. 393. 400. 398. 398. No to G&G troszkę przesadziło, jak na cykubówkę. G&G, coś tam team. Z baterią i z kółkami. 2,15 albo 2,20, zależy jak się waga ustabilizuje. Ale trochę ponad 2 kg. Jeżeli oglądacie nasz kanał, a jeszcze go nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie teraz. A nawet jeżeli subskrybujecie, to na dole jeszcze jest dzwoneczek i musicie oprócz subskrypcji kliknąć w dzwoneczek, żeby na pewno nie ominęły Was żadne nowe filmy. Gdyby ktoś z Was nie wiedział, co będzie pewnie ciężkie, bo wszyscy słyszeli to już pewnie 100 razy, to na naszych mediach społecznościowych robimy co jakiś czas konkursy. Konkursy robimy nieregularnie, jak się okazało, i nigdy nie mówimy gdzie i kiedy, a więc musicie śledzić nasze wszelkie możliwe media społecznościowe, czyli Facebooki, Instagramy i wszystko inne. No i szukać konkursa. Jak już znajdziecie ten konkurs, to wziąć w nim udział i wygrać. Bo konkursy są proste, a nagrody fajne i do tego za darmożkę. A więc szukajcie, znajdujcie, no i weźcie udział i wygrajcie fajne nagrody. Także ten. No. Dobra, tak więc jak widzicie, fajna repliczka do C-Cuba. Bardzo składna, z fajną elektroniką, świetną reakcją na spust w stoku, bardzo fajną szybkostrzelnością. M-lockiem i ogólnie fajna, modna, wygodna, składna. No i jeszcze nie tak droga jak ARP, ale już z układem elektronicznym, tak więc trochę lepiej niż Firehawk. No to właśnie polecamy to. I z tą nazwą. Z nazwą, której ja Wam nie przeczytam. Także karabin, na którego nazwie poległ blach. To przejdzie do historii. Chyba, że ktoś zrobi jeszcze gorszą nazwę. Tak więc serio, GG, to akurat polecamy. Sam biegam z G&G i w kolejny zresztą rok i jestem bardzo zadowolony z ich karabinków, nawet w stoku. Tak więc bierzcie ten coś tam team. Po więcej szczegółów i cenę zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nasze nowości.